Madalińskiego wracamy, proszę Państwa, tramwajem, a w tramwaju reklamują tramwaje. Wracamy z komisariatu na Madalińskiego. Źle to wszystko działa. O tym tramwajem wracamy, proszę Państwa. Tym tramwajem wracamy. Z Madalińskiego 3 na 5 na 7. Że taki sobie dziad ziewający przywłaszczył telefon i że nie chce mu oddać. Człowiek jaki? Czy to rodzina? Nie. Obcy. Mówić jasno, że obcy. A czy chciał oddać? Nie. No nie chciał oddać. Ale że ja odbiorę, że tego... No ta policja nie umie uchwycić tego wątku, że to dziecko jest niepełnosprawne i ono już teraz chce ten telefon odebrać, a tutaj są całkiem inne procedury, że to trzeba napisać, że on nie chciał oddać, no i że ten nie chce z nim już teraz się zadawać, utrzymywać kontaktu, no bo policja ma odebrać ten telefon. Ale nie, bo on chce dzisiaj ten telefon odebrać. A policja taka tępa, no oczywiście, że polska, policja taka tępa, nie może powiedzieć to dobrze, to my odbierzemy i do nas przyjdziesz, proszę poczekać. No i tyle. Nie umieją, proszę Państwa, nie są elastyczni i nie mają tej wiedzy psychologicznej. No to dziecko nie, niepełnosprawne, ale ma 21 lat, dorosły człowiek w sumie, wiecie Państwo. I taki dziad przywłaszczył sobie telefon i nie chciał oddać. I tylko to trzeba napisać. Nie chciał oddać. On to spisał, ale z oporem. No bo ten mówi, że on do naprawy oddał ten telefon, bo coś tam zmienia w tym telefonie i jutro odbierze. Ja mówię, ty już z nim się nie zadajesz. I to, a ta policja nie umie tego uchwycić, bo oni lubią w tych kołchozach siedzieć, jak coś się mataczy. Lubią tak siedzieć i tak pieprzyć. Także, proszę Państwa, Polacy do niczego się nie nadają. Do niczego. Polska policja.